Porozmawiajmy trochę o, o samym początku sezonu. W pierwszym meczu e, spotkają się nowi Miami hit e, z LeBronem Jamesem, Dwaynem Wade'em i Chrisem Boszem, ze z starymi, dobrymi Boston Celtics wzmocnionymi z starym, no już chyba nie takim dobrym Szakiem O'Neillem. Czy, czy, twoim zdaniem, rywalizacja między tymi dwoma zespołami będzie takim e, highlightem tego sezonu e, na wschodzie i, i co, co ugrają Celtics? No, zacznijmy od początku, że Miami Heat bardzo zaryzykowali tutaj z tym swoim składem. To mi przypomina trochę budowanie drużyn w takich ligach fantasy, gdzie Miami po prostu wybrali pierwszych trzech może powiedzmy graczy z listy dostępnych, tak? zapłacili im maksimum i na pozostałych zostały już tylko jakieś drobne, więc zaczęło się szukanie gdzieś tam na samym końcu listy jakichś zawodników przecenionych, tak? To wszystko może zadziałać pod jednym wszakże warunkiem: kontuzję. Już mamy pierwsze kontuzje. Wiemy, że Mike Miller sobie trochę odpocznie. Nie daj Boże, wypadnie na dłużej. Któryś z kluczowych tych trzech graczy, a to jest możliwe, jest po zespole. Pamiętamy, co stało się w Boston Celtics dwa lata temu, kiedy Kevin Garnett doznał ciężkiej kontuzji i od razu zespół się rozsypał. No, doszedł do drugiej rundy i było po zawodach. W Miami ta presja powiedzmy sobie na tych trzech graczy jest jeszcze większa. Tutaj wystarczy, że jeden wypadnie i tak naprawdę zostaje zespół niewiele lepszy od zeszłorocznego Miami. A pamiętajmy, że zeszłoroczne Miami dostało po głowie straszliwie od Bostonu w pierwszej rundzie i nie liczyło się zupełnie w walczy o tytuł. To jest Miami. Jeżeli chodzi o Boston, to ja tutaj jestem trochę nieobiektywny, ale może taka historia. Mi się po prostu podoba fakt sprowadzenia Shaka Onila, dlatego, że w końcu coś w tym Troszkę takim mm -hmm. przynudzającym czasem mieście zaczęło się dziać. I zresztą poprzedni transfer Nate'a Robinsona tak samo. No bo Boston Celtics przez wiele, wiele lat, tych ostatnich, to był taki zespół, no troszkę jednak przesunięty do drugiej linii, jeżeli chodzi o tą atrakcyjność dla mediów, tak? Szak zmienia wszystko. Szak wsadzony na do drużyny Znicza Jarosław w drugiej lidze sprawiłby, że nie tylko Znicz Jarosław wygrałby drugą ligę, ale także do Jarosławia ściągnęłyby sponsorzy na 3 miliony dolarów i o Zniczu Jarosław mówiłoby się w każdych wiadomościach. To jest, to jest człowiek, który jest w stanie marketingowo dodać tyle, że nawet jak on na boisku będzie grać troszkę słabiej niż w poprzednich latach, to i tak to nie będzie jakąś wielką stratą. A jeżeli chodzi o boisko, no cóż, skład jest bardzo szeroki, cel jest jasny, prosty, zrobić to, co nie udało się rok temu. E, pierwszy mecz, ten wtorkowy, który będziemy na pewno wszyscy oglądać w nocy, pewnie jeszcze nie da odpowiedzi na to, gdzie jest Boston, gdzie jest Miami, ale na pewno będzie mi fajnie, no bo tyle fajnych gwiazd, tylu fajnych zawodników na boisku, to się będzie oglądać. Czy ten mecz może być zapowiedzią finału konferencji wschodniej, czy może jednak Orlando Magic też się włączą do tej walki o pierwszą trójkę i tu będzie, tu będzie gorąco między tymi trzema zespołami, czy ktoś jeszcze może? O, jeszcze Chicago, ale niestety Carlos Buzer tutaj trochę popsuł te plany. E, moim zdaniem e, wszystko wyjdzie tak naprawdę w playoffs, bo zeszły sezon pokazał, że można zagrać sobie regular season na pół gwizdka, a potem docisnąć pedał gazu w playoffs i w, rozjechać tak naprawdę wszystkich, bo e, Boston z małymi problemami tak naprawdę do finału NBA dojechał e, no, jak wóz form bolid Formuły 1, to niekoniecznie ten akurat Kubica, że tam kółko nie odpadło. E, zobaczymy. Tutaj regular season z roku na rok się staje niestety coraz nudniejszy, bo jest mnóstwo spotkań o Pietruszkę. Lepsi tak naprawdę zwykle gdzieś tam tych playoffów w pierwszej czwórce się dostają. Playoffs to dopiero pokaże siłę tych drużyn. Na razie cieszmy się takimi pojedynczymi fajnymi meczami, jak właśnie ten zbliżający się Celtics, Celtics hit.